Witam wszystkich serdecznie, mam na imię Alic, jestem mamą 2-letniego Leonarda i kilkumiesięcznej Tosi. Prowadzę kanał na YouTube głównie o macierzyństwie, ale też mam innego rodzaju filmiki, na przykład Lump Hole. A dzisiaj do Was przychodzę z tym, jak odpieluchowałam mojego 2-latka. Na samym początku chcę powiedzieć, że ja nie jestem specjalistką od odpieluchowywania dzieci. To jest coś, co się sprawdziło u mnie i nie musi się sprawdzić u Was, jednakże warto zapoznać się z kilkoma metodami odpieluchowywania ze względu na to, żeby dopasować po prostu daną metodę do naszego dziecka, do naszej sytuacji rodzinnej i tak dalej. Można wykorzystać jedną konkretną metodę albo po prostu powybierać to, co jest najlepsze z każdej metody i zrobić własną metodą dobraną do naszej sytuacji. A więc tak, zaczynamy, bierzemy kubek kawy i jazda. A więc tak, niektórzy uważają, że powinno się poczekać, aż dziecko samo zakomunikuje, że jest gotowe do odpieluchowywania. Jednakże my stwierdziliśmy, że spróbujemy tak czy siak, ponieważ po pierwsze za 2,5 miesiąca miała się urodzić nasze drugie dziecko, nasza Tosia i po prostu stwierdziliśmy, że nie chcemy tonąć w pieluchach. Po drugie, kiedy zaczynaliśmy odpieluchować Leonarda, Leonard wtedy miał ile? 22 miesiące, o ile się nie mylę, czyli to właśnie prawie 2 lata. To wszedł w okres buntu 2-latka i po prostu przestał komunikować swoje potrzeby fizjologiczne. Jak wcześniej po prostu albo dawał nam znać, na przykład, że jest śpiący, albo sam szedł się położyć w swoim łóżku i zasypiał. Tak po prostu w momencie, kiedy wszedł w okres 2-latka, miał ogromny skok rozwojowy i po prostu nie wyrabiał, jego mózg nie wyrabiał. Tyle rzeczy uczył się naraz, że po prostu komunikowanie potrzeb fizjologicznych zeszło na dalszych plan i po prostu on zaczynał się irytować, zaczynał się denerwować i tak dalej i my musieliśmy się domyśleć, o co może mu chodzić. Teraz to się na szczęście zmieniło, ale wtedy po prostu tak to wyglądało i stwierdziliśmy, że nie wiemy, ile to może potrwać, więc po prostu spróbujmy. Popróbujmy 2 tygodnie. Jeśli Leon nie będzie jarzył o co kaman z tym odpieluchowaniem, to po prostu spróbujemy za miesiąc, za 2. Nie mamy nic do stracenia, a są wakacje, więc spokojnie można go puścić bez piluchy. A więc tak, do tej metody, to co potrzebujecie, to 2 nocniki. My kupiliśmy w IKEA jeden mniejszy, taki turystyczny, pokażę Wam, o taki, można bez problemu sobie wrzucić do samochodu, drugi jest większy, z wyjmowaną wkładką, także nie musicie targać z całego nocnika, tylko tą wkładkę wylewacie do kibelka, puczecie, wkładacie z powrotem. Dlaczego tak? Ponieważ jeden nocnik jest w pokoju dziecięcym, a drugi jest w pokoju, w którym najczęściej, najwięcej spędzacie czasu, czyli prawdopodobnie w salonie. Dlaczego? Żeby właśnie w razie W, gdy widzicie, że coś tam się szykuje, żeby dzieciaka szybko posadzić na tym nocniku. W momencie, kiedy już opanuje korzystanie z nocnika, po prostu jeden nocnik ląduje w łazience albo na stałe w samochodzie, gdzie tam uważacie, a drugi na stałe jest właśnie w sypialni, przynajmniej u nas jest na stałe w naszym przypadku. Ze względu na to, że jak Leon wstaje w nocy, to żeby nie nosić go do łazienki, to żeby go wysadzić właśnie u niego w pokoju. Kolejna rzecz to jest to, że kupujecie dużo, dużo, dużo majtek. W szczególności na początku duża ilość majtek się przyda. Kolejna sprawa, wodoodporny ochraniacz na materac i prześcieradła, przynajmniej 2 komplety jednego i drugiego, no właśnie ze względu na jakieś wypadeczki. I 2 komplety to jest takie minimum, polecam więcej, jeśli macie problemy z szybkim praniem rzeczy, ale 2 powinny dać radę. Kolejna rzecz, chowacie wszystkie dywany, chowacie wszystkie poduszki, jakieś tam kanapowe i tak dalej. Przykrywacie kanapy kocami, czym tylko możecie, żeby jak najbardziej uchronić rzeczy przed wypadeczkami. Czy coś jeszcze potrzebujecie? Zegarek do mierzenia czasu albo właśnie telefon pod ręką, to jest bardzo ważne. I zaczynamy. Zaczynamy od tego, że dziecko po prostu przygotowujemy psychicznie na to, że coś takiego ma nastąpić. Pokazujemy nocnik, pokazujemy majtki, mówimy do czego to służy, dziecko może się tym pobawić, pooglądać i tak dalej. I tak robimy przez kilka dni. Dzień wcześniej
przed pójściem spać mówimy, że następnego dnia zdejmujemy pieluchę i z tej pieluchy już nie korzystamy, ewentualnie na drzemki, na spanie, a to też tłumaczymy dlaczego. Ale do tego dojdę. I następnego dnia wstajemy, zdejmujemy pieluchę, czy pielucha jest mokra, czy nie, wysadzamy dzieciaka, liczymy do 10 na nocniku. Dlaczego do 10? Ponieważ chcemy dać wystarczająco długi czas dziecku do namysłu, czy coś chce zrobić na tym nocniku, czy nie, ale żeby to nie było za długo, żeby dziecko po prostu się nie zniechęciło do tego nocnika, żeby nie czuło, że to jest coś, do czego go zmuszają. I tak, jeśli dziecko się wysiusia, wtedy kolejny raz do wysadzenia dziecka jest za 15 minut. Ktoś się do mnie dobija. I te 15 minut mija z zegarkiem w ręku, dlatego ustanawiamy właśnie albo tu budzik, żeby po prostu 15 minut dziecko wysadzamy. I druga sprawa, dziecko puszczamy bez majtek. Bez majtek. Dlaczego? Ponieważ dziecko podświadomie może te majtki traktować jako pieluchy. O, mam coś na tyłku, to jednak ta pielucha jest, więc mogę sobie siąść do woli albo robić numer dwa. Więc przez kilka pierwszych dni po prostu dziecko będzie latało bez tych majtek. A i kolejna sprawa, przez pierwsze najlepiej tydzień, nawet dwa, nigdzie nie wychodzicie, ewentualnie na wasze osobiste podwórko. Ponieważ gwarantowane są wypadeczki, raczej nie chcecie mieć wypadeczku na placu zabaw albo w supermarkecie, żeby z tym dzieciakiem zamoczonym potem latać, szukać miejsca do przebrania albo z mokrym dzieckiem wracać do domu. To jest kolejna sprawa. I tak, wstajecie, jak jest siusiu, to za 15 minut, jak nie ma siusiu, to wysadzacie dzieciaka za 5 minut. I te 5 minut mija. Wysadzacie dzieciaka, nic, kolejne 5 minut, dzieciaka wysadzacie, nic, kolejne 5 minut wysadzacie dzieciaka, o, jest siusiu, to liczycie za 15 minut. 15 minut mija, wysadzacie dzieciaka, nic, to teraz 10 minut. Odliczacie, 10 minut mija, wysadzacie, nic, to teraz 5 minut. 5 minut mija, wysadzacie dzieciaka, nic, kolejne 5 minut, kolejne 5 minut, kolejne 5 minut, aż dziecko zrobi. Jednak bierzcie pod uwagę to, że pierwsze dwa, nawet trzy dni będą hardkorowe. Może być tak, że dziecko wysadzicie, nic, mija dwie minuty albo ledwo wstaje z tego nocnika i sika. Tak po prostu może być, bo dziecko jeszcze nie łapie, aha, to jest nowe miejsce do robienia siusiu. I po prostu dziecku chodzicie i tłumaczycie, tu robimy siusiu, tu robimy kubkę. Nie masz już pieluchy, więc tu robimy siusiu, tu robimy kubkę. W momencie, kiedy się dziecku zdarzy gdzieś tam zrobić gdzie indziej niż do nocnika, nie krzyczymy, nie zawstydzamy ani z tych rzeczy, stwierdzamy fakt. Zobacz, zrobiłeś siusiu na podłogę. Nie robimy siusiu na podłogę, siusiu robimy do nocnika. W momencie, kiedy dziecku się uda zrobić to siusiu do nocnika albo kupę, to w zależności od tego, jakie zasady wyznajecie. Jeśli na przykład wyznajecie zasadę Montessori, to po prostu stwierdzacie fakt. Zrobiłeś siusiu do nocnika, zrobiłeś kupę do nocnika. Ponieważ w montessoriańskim wychowaniu nie nagradza się za rzeczy oczywiste, a oczywiste jest to, że się robi siusiu czy kupę do danego miejsca, to jest normalne, nie ma po co chwalić. Ja akurat jestem wyznawcą dużych pochwał, jeśli chodzi o takie rzeczy, żeby po prostu dziecko zachęcić do tego, żeby z tego nocnika korzystało. Nawet się chwyciliśmy takich sztuczek, jak nagradzanie Leona gorzką czekoladą. Dawaliśmy mu malutki kawałek gorzkiej czekolady za każdym razem, jak z tego nocnika skorzystał. Nie usiadł, skorzystał. Faktycznie zrobił siusiu, zrobił kupę. I potem po prostu im częściej mu się zdarzało trafić do tego nocnika, tym po prostu te nagrody były coraz bardziej wycofywane. Ale też do tego dojdziemy. Więc tak, pierwsze 2-3 dni mogą być hardkorowe, będziecie za tym dzieciakiem non-stop chodzić krok w krok, pilnować tego czasu. Jak zobaczycie, że gdzieś tam przysiada, że coś tam zaczyna robić, to nie pozwalajcie mu skończyć na tą podłogę, tylko jak najszybciej właśnie do tego nocnika, dlatego ten nocnik właśnie jest w dwóch pomieszczeniach, żebyście po prostu zdążyli dzieciaka do tego nocnika wysadzić. Nawet jeśli pół zrobi na podłogę, pół do nocnika, to i tak go nagradzacie.
I właśnie w momencie, kiedy zobaczycie, że on już zaczyna chwytać, do czego ten nocnik służy i faktycznie zaczyna na tym nocniku robić w wyznaczonym czasie, to dopiero zakładacie mu te majtki. Ja już dokładnie nie pamiętam, jak u nas to wyglądało, ale podejrzewam, że właśnie 3 dni tak minęły, zanim Leon zaczął jarzyć i przez te 3 dni ja nie gotowałam. Mój mąż przywoził rzeczy na wynos, albo miałam przygotowane rzeczy, które można na szybko podać, podgrzać i tyle, ponieważ mówię, za dzieciakiem po prostu chodzi się krok w krok i nie ma czasu się na gotowanie, bo w momencie, kiedy dziecko zostanie samo, to gwarantuję Wam, że właśnie tą podłogę zrobi. Mijają 3 dni, dziecko zaczyna łapać, że trzeba na tym nocniku robić, potrafi wytrzymać to 15 minut, 10 minut i tak dalej, zanim go wysadzicie, to po prostu zaczynacie obserwować, ile on potrafi wytrzymać. I po prostu ten czas wydłużacie. I my już tak po chyba tygodniu zauważyliśmy, że Leon już potrafi dłużej wytrzymać, to jest pół godziny. Więc te odliczanie się zaczynało od pół godziny. Zrobił siusiu, czekamy pół godziny, wysadzamy go. Po pierwsze, Tosia stwierdziła, że 15 minut spania jej wystarczy. Po drugie, bateria mi się skończyła w nowym aparacie, więc przerzuciłam się na stary, więc jakoś mogła się zmienić. Na czym skończyłam? A więc tak, pół godziny wysadzamy, nic, to za 15 minut, nic, to za 10 minut, nic, 5 minut, 5 minut, 5 minut, aż w końcu to siusiu zrobi. U nas zajęło długo, zanim Leon zaczął komunikować, że potrzebuje siusiu ze względu na to, że on dopiero zaczął mówić około drugiego roku życia, jak zaczął w końcu łapać słówka, zaczął mówić, to oczywiście nie mówi tego, co nam się przyda w komunikacji, tylko to, co go interesuje. Więc znał takie słowa jak dekarz, jak kombajn, jak studzienka, jak śmieciarka, ale żeby powiedzieć, że chce siku, to już wiecie, to go nie interesuje, więc... Więc my musieliśmy pilnować tego, kiedy on siusia, nie siusia i inne rzeczy robi. Chociaż my mówiliśmy, wysadzając go, mówiliśmy, że robimy siusio, będziesz potrzebował, to powiedz, że chcesz siusio, aby powiedz pipi. Pipi ze względu na to, że stwierdziliśmy, że może będzie mu łatwiej wymówić niż siusio, ale jak w końcu sam zaczął komunikować, sam zaczął mówić, to sam wybrał właśnie mówienie siusiu. Ale wracając do tematu. No i w momencie, kiedy zobaczyliśmy, że on potrafi wytrzymać te pół godziny, to po prostu przedłużyliśmy do 40 minut, potem do godziny. Na początku było z zegarkiem w ręku, ale po tygodniu właśnie widzenia, że on potrafi wytrzymać tą godzinę, to stwierdziliśmy, że już tak będziemy bardziej na czuja stwierdzać, czy już pora jest wysiusiania, czy nie pora jest wysiusiania. I o dziwo te wypadeczki były bardzo rzadkie w tym momencie, po chyba 2-3 tygodniach te wypadeczki były bardzo rzadkie. Jeszcze zakładaliśmy mu pieluchę na przykład do samochodu na wszelki wypadek, albo do supermarketu czy coś takiego, ale to już było takie, wiecie, mało prawdopodobne, że faktycznie do tej pieluchy zrobi. Raczej właśnie poczeka, aż się zatrzymamy, aż go wysadzimy i tak dalej. I właśnie jakoś tak po 3-4 tygodniach zaczął mówić, że chce siusiu. Jeśli chodzi o numer 2, Leon do tej pory nie komunikuje tego, że potrzebuje. Jest tak ze względu na to, że ze względu na zaparcia, które mu się zdarzały przed odpieluchowaniem, po prostu numer 2 źle kojarzy i nie chce robić. A jak już komunikuje, że potrzebuje, to mówi, że chce siusiu. I po prostu widać po jego minie, że to nie chodzi o siusiu, tylko o numer 2. Też może się tak zdarzyć u Was właśnie, że dziecko ma opory do robienia numer 2 do nocnika, albo właśnie ze względu na poprzednie zaparcia, albo ze względu na to, że po prostu ma opory przed robieniem numer 2 do nocnika. Możecie poszukać w internecie jakichś rozwiązań, jakichś wskazówek, możecie pójść do psychologa, do lekarza, pogadać, w jaki sposób właśnie dziecko przekonać do tego robienia numer 2. My po prostu przedstawiamy robienie numer 2 w pozytywnym świetle, że to znaczy, że on jest zdrowy, że robi miejsce na kolejne jedzenie,
dajemy mu czekoladę w nagrodę, dajemy mu nowe autka w nagrodę, żeby po prostu jakoś zaczął ten numer dwa dobrze kojarzyć. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Życie. No i tak po 2 tygodniach zauważyliśmy, że jak osadzamy na nocniku i zaczynamy liczyć do 10, to on na siłę coś próbuje zrobić, żeby go puścić, żeby mógł się pójść bawić. Więc to też było taki pozytywny znak, że on już wie, o co chodzi, że on już kontroluje ten pęcherz i że też właśnie ten czas możemy wydłużyć. I tak naprawdę po miesiącu wypadeczki takie w ciągu dnia były bardzo, bardzo, bardzo rzadkie. No ale tak, co z drzemkami, co ze snem nocnym? Możecie zrobić tak, że jeśli się boicie, iż będzie jakiś tam konflikt w głowie, że tu pielucha, tu nie ma pieluchy, tu nie ma pieluchy, tu jest pielucha i że dziecko może nie wiedzieć co i jak, no to możecie z tej pieluchy po prostu zrezygnować na drzemki, zrezygnować na nocny sen. Jednakże musicie brać pod uwagę to, że będzie bardzo dużo zmieniania pościeli, bardzo dużo prania. Że będzie to najbardziej kłopotliwe w nocy, ponieważ dziecko może się rozbudzić, potem będzie miał problem z zaśnięciem i tak dalej. My robiliśmy to tak, że na drzemkę, na noc mu zakładaliśmy tą pieluchę, ale mu tłumaczyliśmy, zakładamy ci pieluchę na wszelki wypadek, jakbyś nie zdążył wstać, ale pamiętaj, jeśli chce ci się siusiu, to trzeba zawołać, trzeba powiedzieć, że chce ci się to siusiu i tak dalej. No i na drzemkach miał tam wypadeczki, ale rzadko, więc po 2 tygodniach z tej pieluchy zrezygnowaliśmy, daliśmy mu podkładkę. Czasami się zdarzyło, czasami się nie zdarzyło, rzadziej niż częściej. No aż chyba po 2 miesiącach, tak mi się wydaje, przestał w ogóle mieć wypadeczki na drzemce. Były one bardzo, bardzo sporadyczne. Jeśli chodzi o noc, to po prostu stwierdziliśmy, że w nocy nie chcemy ryzykować i tą pieluchę tak naprawdę mu zakładaliśmy aż jak... W sumie niedawno zrezygnowaliśmy z tej pieluchy, chyba z miesiąc temu. Czyli on miał 2 lata i 3 miesiące, jak zrezygnowaliśmy z pieluchy na noc. I w ciągu miesiąca mu się zdarzyło raz, że był wypadek w nocy. I jeśli właśnie takie wypadki mu się zdarzają, bo nawet przy pieluszce zdarzało mu się, że jakoś ta pielucha się mu przesunęła, czy coś takiego, że się zasiusia w tej nocy, no to po prostu robiliśmy tak, że zmienialiśmy mu pościel, w sensie kołdrę, poduszkę, jeśli były zasiusiane, ale tą plamę mokrą, jego oczywiście przebieraliśmy głównie tylko w bluzeczkę, żeby już go nie rozbudzać. I po prostu na tą mokrą plamę kładliśmy koc. No i dopiero wszystko zmienialiśmy następnego dnia rano, żeby, no mówię, żeby jak te przebieranie i to wszystko trwało jak najkrócej, żeby go po prostu nie rozbudzać, żebyśmy nie mieli zerwanej nocy. No i tak to u nas wyglądało. Mam nadzieję, że powiedziałam wszystko. A i z numerem 2 u nas to też po prostu wyglądało tak, że musieliśmy najzwyczajniej w świecie Leona obserwować. Jeśli widzieliśmy, że ma jakąś dziwną minę, to po prostu jak najszybciej go na nocnik sadzaliśmy i ten numer 2 do tego nocnika robił. Siusiu komunikował normalnie, że chce siusiu. Z numer 2 to właśnie albo w ogóle nie komunikował, tylko wiecie, zaczynał się krzywić, coś tam dziwnego robić. Albo właśnie mówił siusiu, albo właśnie unikał wszelkiego usiądnięcia na nocniku w tym momencie. No ale tak, tak to u nas wyglądało. Jeśli macie jakieś jeszcze pytania, to dawajcie znać. I do zobaczenia. Tosia też mówi do zobaczenia. Pa, pa.